Radiownet .wnet I rozpoczynamy przegląd prasy od pytania, jak było w poznaniu, czego dowiedziałeś się w czasie konferencji polsko-niemieckiej. Dzień dobry. Chciałem tylko zwrócić uwagę. Nieśmiało, że godzina ósma dopiero się zbliża, ale nie dziewiąta, jeszcze przed nami godzina poranka. Z na konferencji było ciekawie, dlatego że to była taka szczera rozmowa polsko-niemiecka. Ona dotyczyła kilku bloków spraw związanych oczywiście wokół spraw europejskich, ale była debata o migracji, była debata o wartościach europejskich, była debata też o historii. No to jest tak, że Niemcy mają opanowany ten język europejski w taki sposób perfekcyjny, więc po prostu w momencie, kiedy na przykład Polacy mówią pewne rzeczy, co im się nie podoba w Unii Europejskiej, no to zawsze dochodzi do takiego języka, no ale przecież czego wy byście chcieli, gdyby nie było Unii Europejskiej? Świat byłby straszny, byłyby wojny i tak dalej. Z drugiej strony mają świetnie opanowane też takie argumenty instytucjonalne, czyli na przykład kiedy wskazuje się na niedemokratyczność procedur w Unii Europejskiej, to jest mowa o tym, że przecież tak naprawdę wszystko jest bardzo demokratyczne i w ogóle przestańcie mówić o podziale na lud i elity, bo to jest populizm, a po w ogóle jak można mówić, że jest niedemokratycznie, skoro szef Komisji Europejskiej jest z Luksemburga, szefowa dyplomacji jest z Włoch, jest jeszcze pan Donald Tusk, no po prostu pełen pluralizm i mówienie o jakiejś niemieckiej dominacji jest nieporozumieniem. Ale ciekawe są też, znaczy widać pewne też zagubienie Niemców, dlatego że oni sami między sobą na przykład spierają się, jeśli chodzi o migrację i takie podejście kanoniczne, bardzo dobrze, że pani kanclerz wpuściła uchodźców, nie było innego wyjścia, spotyka się też z głosami sprzeciwu ze strony Niemców. Sami Niemcy też czasem dochodzą do wniosku, że to jednak narusza uszyło pewne reguły w... W działaniu Unii Europejskiej. Ciekawa była rozmowa na temat wartości europejskich, bo nawet ludzie, którzy są w jakichś takich bardziej konserwatywnych czy chadeckich ośrodków, oni już tak mają opanowany ten politycznie poprawny język, to znaczy bardzo się boją, żeby przypadkiem gdzieś nie mówić, że chrześcijaństwo ma jakiekolwiek znaczenie. Chrześcijaństwo to jest tylko ozdobnik, chyba że chodzi o przyjmowanie uchodźców, wtedy nagle przypominają sobie swoją chadeckość i oczywiście chrześcijaństwo musi wyznaczać jak największe przyjmowanie przybyszy z innych niechrześcijańskich zresztą kultur. Natomiast mówienie o jakimkolwiek Wpływie tutaj tego dziedzictwa europejskiego na przykład na wartości, które powinny być promowane w polityce, jest czymś niedobrym. Więc z jednej strony debata bardzo ciekawa, z drugiej strony jednak, znaczy ciekawa, ale trochę pesymistyczna, w tym sensie, że tak wciąż mówimy jednak różnymi językami, a żebyśmy zaczęli mówić wspólnym językiem, to po prostu my musimy przyjąć ten język, nazwijmy to, europejski. Na szczęście jeszcze nie wszyscy chcą. A co w gazetach. W gazetach W gazetach wciąż króluje mowa nienawiści. Przytem jakby, tutaj świadomości tragicznej sytuacji. że już nie mogę tego e, czytać. Zwłaszcza, że natychmiast pojawiają się fachowcy odmowy nienawiści. Okazuje się, że są jacyś specjaliści akademicy odmowy nienawiści, po prostu żyć nie umierać. E, niektóre gazety zachodzą, zaczynają chyba dochodzić do wniosku, że po prostu pewne jednak e, trendy obecne w mediach na, na, należy powstrzymać. Jacek Nizinkiewicz, pis nie jest winny śmierci Adamowicza w Rzeczpospolitej. Obóz władzy współtworzył atmosferę konfliktu i podziału w Polsce i wciąż to robi jednak oskarżenie rządzących o zbrodnie jest haniebne. I jeszcze Mariusz Cieślik, nienawistnicy nienawidzą nienawiści. Nie twierdzę, że mowa o nienawiści nie jest problemem. Kto jednak najgłośniej na jej temat krzyczy? na Jednym z przemawiających na demonstracji przeciwko mowie nienawiści jest aktor Krzysztof Pieczyński, człowiek ogarnięty całkowitą manią antykatolicką. Przykład kolejny to pan Kamil Durczak, który też występuje teraz jako specjalista nie tylko od molestowania, ale również od moralności w mediach. No i przykład humorystyczny mianowicie osobą, która Chce organizować koncert przeciwko nienawiści i w ogóle wystąpać jako taki autorytet. Tym razem świata kultury jest na przykład e, pani Doda. Innymi słowy, specjalistów od nienawiści jest e, coraz więcej. E, głos fachowca, sędzia Barbara Piwnik, sędzia Stefan W. mógł być izolowany poza więzieniem, bo narasta tutaj też media o tym piszą. Jest też na tym temat w gazecie wyborczej. E, coraz więcej jest znaków zapytania dotyczących nie tego, czy ten człowiek był, czy nie był ofiarą mowy nienawiści, natomiast mówię o tym mordercy oczywiście, ale na temat tego, czy on po prostu nie mógł być lepiej pilnowany po wyjściu z więzienia, niezależnie od tego, jakie programy telewizyjne oglądał i czy oglądał i jakiej partii politycznej był zwolennikiem. Po prostu jego ktoś powinien pilnować. Tutaj jakieś służby państwa polskiego ewidentnie zawiodły. Bardzo wiele na temat Brexitu jest, jest na temat tego, w mediach, media brytyjskie i europejskie piszą na temat tego raportu, który wyciekł rządu angielskiego o tym, że jakie byłyby koszty nowego referendum i za ile czasu można by je było przeprowadzić. Zwolennicy rządu i same źródła rządowe twierdzą teraz, że to tylko ten raport był po to, żeby uświadomić posłom do Izby Gmin tych, tym, którzy by ewentualnie chcieli, że tego referendum tak naprawdę nie da się przeprowadzić. Z kolei zwolennicy twardego Brexitu twierdzą, że tak naprawdę w gabinecie teraz May są wciąż ludzie, którzy chcieliby tutaj coś kombinować z tym zakwestionowaniem demokratycznego głosu Brytyjczyków. Jeżeli chodzi o świadomość elit europejskich, nie wiem, gdzieś mi tutaj zniknął dziennik Gazeta Prawna, ale tam jest ciekawa rozmowa z panią Danutą Hibner, którą chyba teraz możemy już... Przedstawiać się nie tylko tylko polityka polskiego, ale też osobę reprezentującą ten punkt widzenia elit europejskich. No i tam wyraźnie widać, że eurokraci nie mają sobie nic do zarzucenia. Wyszli bardzo naprzeciw Brytyjczykom. Nie wiadomo, czego Brytyjczycy chcą. Tu wciąż nie ma zrozumienia, że tak naprawdę Brexit, bez względu na to, jaką formę ostatecznie przyjmie, to jest wielka porażka Unii Europejskiej. To nie jest tylko problem Brytyjczyków. Po raz pierwszy Unia zaczęła się rozwalać i to po raz pierwszy zaczęła się rozwalać, opuszczona przez jedno z najważniejszych państw. Wciąż przypominam, Wielka Brytania to jest mocarstwa atomowe i to jest jedna z największych gospodarek świata. Taki głos, proszę Państwa, z Fox News, mianowicie jest taki komentator konserwatywny Tucker Carlson. Nie wiem, czy Pani Irena Lasota też dzisiaj nam coś na ten temat opowie. No, mianowicie Pan Carlson powiedział, po co umierać za... Ja teraz to oczywiście streszczam, ale głos był taki, po co właściwie nasze dzieci miałyby umierać za kraje bałtyckie. Niektórzy twierdzą, że to jest typowy przykład takiego izolacjonizmu amerykańskiego, który zawsze w polityce amerykańskiej istniał. Nie trzeba się tym przejmować, bo zawsze ostatnio też nie decydują generałowie z Pentagonu, a nie tego typu komentatorzy. Inni twierdzą z kolei, że wyraźnie widać, że gdzieś jednak na zapleczu tego obecnego obozu władzy amerykańskiego pojawiają się głosy kwestionujące istnienie Na to W każdym razie my nie powinniśmy takich głosów jak chcę ważyć. Szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas wystąpił z wczoraj z takim dość mocnym głosem na temat tego, że sankcje Stanów Zjednoczonych nie wstrzymają zbudowania gazociągu Nord Stream 2. Takim zdecydowanym głosem, takich w stylu takich polityków niemieckich z dawnych czasów, pan Heiko Maas powiedział, że powiedział, że Nord Stream 2 powstanie i koniec. Ale są jednak niektóre, to jest oczywiście związane z wypowiedziami ambasadora amerykańskiego w Berlinie, który powiedział, że zaapelował do firm, które pan Richard Gre Grenell, nazywa się ten facet, jak my, proszę państwa, narzekamy na tą kolorową panią ambasador, która u nas ingeruje i trochę zachowuje się jak gubernator, to pomyślmy sobie, co czują Niemcy. Otóż pan Richard Grenell zachowuje się jeszcze bardziej obcesowo niż ta pani, której już tu nazwiska nie będę wspominać, która jest ambasadorem Waszyngtonu w Warszawie. Pan Richard Grenell po prostu wprost pisze do firm i mówi im, że słuchajcie, będziecie inwestować w Nord Stream, będzie z wami źle. No, Heiko Ma stwierdzi, że nie będzie źle, ale wydać wyraźnie, że Niemcy się tym przejmują. I na zakończenie wracamy do spraw polskich. Piotr Falkowski trujące lekcje. Lewacka indoktrynacja wdziera się do szkół, zakłócając żałoby. Chodzi oczywiście o ten projekt, który się w mediach pojawił prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jakież to mają być lekcje przeciwko tej mowie nienawiści w szkołach? Proszę państwa, to jest po prostu tak, lewacka propaganda, że czegoś bardziej czerwonego trudno sobie wyobrazić. Brytyjski wiceminister obrony Mark Lancaster poinformował parlament o wydaniu decyzji pozwalającej rządowi na mobilizację rezerwistów w celu wspierania administracji państwowej w razie bezumownego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Teresa May czeka spacer po cienkiej linii. Brytyjskie media. Dużo o tym, o tym piszą. Przekazuję Ci taką informację. I też przyniosłem dziennik Gazetę Prawną, bo chciałeś zacytować jakiś artykuł. Nie, no to już streściłem ten artykuł. Chciałem zacytować po prostu wywiad z panią Danutą Hibner. A tutaj jest jeszcze trochę, poza właśnie całą masą stron na temat mowy nienawiści, jest bardzo ciekawy materiał na temat podatków w Stanach Zjednoczonych Sebastiana Stodolaka. I pytanie, czy my też powinniśmy jakieś wnioski z tego wyciągnąć, ale to może już w następnym przeglądzie. W następnym przeglądzie też warto zacytować fragment wywiadu z panem Borusewiczem, który też jest w dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz popatrzymy na zegarek, już żeby poprawnie powiedzieć godzinę, jest godzina 8.08. Czy to się zgadza? Zdecydowanie się zgadza. No to Antonio Paliński wróci do studia o godzinie 9, a teraz... Radiowy słup ogłoszeniowy a w nim zachęta do czytania Kuriera Wnet. net. 55 numer Kuriera w jest już w kioskach i oczywiście zaproszenie na Jarmark w net. Jutro przy ulicy Emili Plater w Warszawie będzie Jarmark Zresztą zawsze jest od, od jakiegoś czasu, nie zawsze, od jakiegoś czasu jest w tym samym miejscu na ten jarmark od godziny 8 do 15. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Stanisław Klepka już pakuje teraz swoją ciężarówkę i za chwilę, za dłuższą chwilę, wnet pojawi się w Warszawie. Po słupie. Radiownet www.wnet.fm